Hejka, witam Was w nowym filmiku na kanale Sneak Me Sneakers. Tak jak zapowiadałem, dostałem w końcu Pumy i mam tutaj taki mały stosik, dlatego nie mam tej reszty butów. Dostałem Pumy z kolekcji NASA i zaraz zobaczycie, jak one wyglądają wszystkie. Bardzo zdziwiony, ponieważ nigdzie praktycznie nie było o nich napisane. Po prostu na High Snobiety może przewinął się jeden post tylko o tym, że wychodzi ta kolekcja i z tego jeszcze jeden model tego był pokazany, a tak naprawdę był pokazany jeszcze ten, który najmniej mi się podoba. Ale zaraz zobaczycie po kolei, jak one wyglądają. W ogóle jestem bardzo zadowolony z opakowań, jakie pomarowali, ponieważ są bardzo solidne. Jest tu oczywiście motyw stacji kosmicznej na tym boku opakowania, więc opakowanka wyglądają naprawdę w porządku i są na mega plus. To mi się akurat podoba w tej kolekcji i tak szczerze mówiąc, to bardzo możliwe, że to jest chyba rzecz, która jest najbardziej na plus tej kolekcji. Ponieważ jak wchodzimy do pierwszego opakowania do środka, to tutaj mamy akurat model RSX, który jest bardzo modny od Pumy w tym roku i wygląda naprawdę dobrze. W zależności jaka jest kolorystyka. Tutaj Puma poszła w to samo co Nike w swojej serii PG, gdzie tutaj są obrazkowe elementy i one oczywiście, jak gdzieś tam chodzimy w ciemności i odbije się gdzieś światło, no to one się będą także odbijały, albo na zdjęciach wygląda to bardzo śmiesznie, bo czasami wiecie, tak jak macie takie bezpieczne buty. I tak naprawdę jedyną rzeczą, która tutaj nawiązuje jakkolwiek do NASA, jest to, czyli napis NASA. Naprawdę, tutaj w tych butach nie ma nic, co by symbolizowało jakkolwiek w jakikolwiek sposób kosmos. Jedynie można powiedzieć, że te kolory tego buta, bo normalnie ten but wygląda tak samo i wszystkie RSX wyglądają w ten sposób, tylko że tutaj są po prostu srebrne elementy odblaskowe. I to jest jedyna rzecz, która tak naprawdę się różni. Kolorystyka, która no, typowo dla nas wygląda mniej więcej tak samo jak w każdym modelu. No i według mnie jest to trochę słabe, ponieważ no, mogliby wykombinować coś więcej z tymi butami, tak jak mówiłem. I na pierwszy rzut oka bardziej mi się podobały te na stronce, a nie od Nike te PG-owe. A w rzeczywistości w rękach wyglądają naprawdę dużo gorzej niż tamte. Oczywiście pod względem samych tych motywów i tak dalej, no i sam but RSX wydaje mi się trochę gorszy niż PG-3. Jedynie co, to jeszcze śmierdzi i naprawdę jak otworzyłem te buty, kumpel też przy tym był i powiedział, że no po prostu pachną jak takie buty z Deichmana. I klej, jaki został tu użyty, no to naprawdę musiał być mega tani. Tak naprawdę nie ma tutaj więcej co pokazywać w tych butach, no bo to są takie typowe RSX-y, tylko że w takiej kolorystyce. No i co tu dużo mówić, no nie będę oszukiwał, że kupcie te buty, bo są fajne, a są na stronce dalej czas. I one jedynie, jeżeli wam się podoba ta kolorystyka, no to kupcie je sobie, ale myślę, że mogą już długo powstać na stronie Pumy i może będą jakieś promki, to wtedy można się załapać. Okej, dobra, zobaczmy co mamy w drugim opakowaniu, bo nie sprawdzam nawet nazwy tego modelu, a jest to, uwaga, to model Cel od Pumy, który bardzo mi się podoba, jego w ogóle sam model, a tutaj zrobili coś więcej, naprawdę jest tu logo NASA, wiadomo, z przodu, jest tutaj, wiadomo, wstawka od Pumy lekka, taka plastikowa, co jest typowe do tego modelu i ta podeszwa, która, jeżeli nie wiem, czy to możecie zobaczyć, ale ona się tak mieni w takie barwy bardzo, nie wiem, jakby tęczy i wygląda to mega spoko i fajnie, że tutaj zrobili cokolwiek innego, ponieważ ta podeszwa jest zrobiona takim sprayem jakby i wygląda tutaj jakby gwiazdy się układały w kosmosie, no i właśnie taki jest zamysł tego i to wygląda naprawdę bardzo fajnie i prezentuje się całkiem nieźle i w porównaniu do innych modeli no trochę się wyróżnia i jest tutaj coś nowego zrobionego, czego nie można powiedzieć o RSX. I jak nawet je tak porównam, no to nie wiem, mi się bardziej chyba podoba ten cel. No i zostaje nam ostatnie opakowanie. A w ostatnim opakowaniu będzie model R9.8, który jest najbardziej słaby według mnie w ogóle jako model z tych trzech butów.
I jak go zobaczę na stronce, też mi się nie podoba, jak go mam w rękach, też mi się nie podoba, uwierzcie. Bardzo spoko wyglądały przy kolekcji z Sonikiem, ponieważ one tak mocno dopasowywały w cały klimat tego serialu i tej bajki animowanej. I naprawdę były spoko, ale tutaj no to też jedynie co możemy zobaczyć, to po prostu napisy NASA na jednej i na drugiej stronie. I srebrne elementy, które są w bucie, które też oczywiście są odblaskowe. No i naprawdę nie ma tutaj nic więcej, a sama kolorystyka także nie za bardzo przekonuje. Jedynie co, to wygoda tego obuwia jest spoko. I tak naprawdę to jest jedyne. W porównaniu do innych modeli z tej kolekcji mamy tutaj sznurówki dodatkowe, białe, co i tak wydaje mi się, że nie zrobiłoby żadnej różnicy tak naprawdę w tym modelu, ponieważ no jest słaby, trzeba przyznać. No i porównując do tych dwóch modeli innych, no to ten prezentuje się najgorzej. Jeżeli miałbym wybierać z nich trzech te swoje ulubione, to myślę, że z tych trzech butów odrzuciłbym te dwa modele i wybrał sobie ten oto model, ponieważ no najbardziej mi się podoba. Mam słabość też do czarnych butów, ale no tak czy siak jako model sam cel mi się bardzo podoba, a już w takiej kolorystyce i z tymi tutaj motywami jest naprawdę bardzo spoko. I teraz zrobię porównanie małe do tego, jak Nike podeszło do tej kolekcji, ponieważ sama kolorystyka modelu PG3 nie jest jakaś super i po prostu jest szara, oczywiście reflective, tak jak tutaj te elementy. Ale jak powąchacie, to już lepiej pachnie. To już po pierwsze, że jakościowo to jest lepsze. Po drugie, mamy elementy, które znamy po prostu z NASA, tak? Czyli na przykład Remove the for the Flight. A tutaj w żadnym z tych modeli nie ma tego. I jak zobaczycie, że tutaj tak naprawdę jest tylko napis NASA i nic więcej. A tutaj mamy, załóżmy, ten przycisk Play. A na drugim bucie oczywiście logo misji Apollo 11. Z tyłu jest inny znaczek Pola George'a, specjalnie zrobiony pod tą kolekcję. I mamy tutaj ten sławny napis, o którym mówiłem w tamtym odcinku i motyw odcisku butów na Księżycu plus podpis Pola George'a samego, no to w samym tym jednym bucie jest więcej motywów do kosmosu i więcej jakichś małych szczegółów niż w tych trzech innych modelach. I to jest naprawdę słabe, ponieważ tak chwaliłem Pumę na początku roku, że robi taką super robotę, a tą kolekcją po prostu z tymi trzema bucikami, no to to po prostu psuje. No i no nie wiem, co mam powiedzieć o tej kolekcji. Jakbym miał tutaj pod każdym względem ocenić te cztery buty, no to wybrałbym Nike, no bo nie ma co tutaj dużo gadać. No te buty wyglądają i lepiej na nogach z modelem PG. Zawsze bierzemy dwie rzeczy pod uwagę, jak kupujemy buty, cenę i to, jak wygląda ten but. No i patrząc na to, że te buty kosztują 500 zł i mają tyle elementów fajnych, pudełko też jest spoko, a załóżmy te buty kosztują już 599 zł i mają tutaj tylko dwa elementy, które pokazują nam, że to jest NASA w ogóle i śmierdzą, strasznie śmierdzą, no to wybór po prostu no, sam się nasuwa, że bierzemy te, tak? Bo są tańsze i są lepsze, mają więcej tych motywów z NASA. Dlatego jestem mega zawiedziony tą kolekcją. Jedynie co muszę przyznać, że ciuchy, które zrobiła, koszulki i bluzy wyglądają całkiem spoko, ale to zawsze wygląda dobrze, no bo to NASA, tak? Jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie o tej kolekcji i czy też uważacie, że te trzy buciki, które wam tutaj prezentuję, no, nie równają się w ogóle z tym butem. Nawet jeżeli jest to najgorszy z serii PG3, według mnie przynajmniej, ponieważ pomarańczowe buty i te białe wyglądały bardzo dobrze i nawiązywały jeszcze bardziej do kosmosu. Jestem trochę zniesmaczony tym, a jeszcze wydaję 1500 zł na te trzy buty, no plus ten, no to 2000 zł. Oczywiście je zwracam, no bo jak trzymać coś takiego, które nie dość, że śmierdzi, nie jest w ogóle wyhypowane, ani limitowane i jeszcze tyle kosztuje. Mam nadzieję, że wy powiecie mi, co sądzicie o tych czterech butach, o tych czterech modelach, które wam przedstawiłem. Czy uważacie tak jak ja, że Nike wybija się dużo ponad to, co prezentuje tutaj ze sobą Puma? Czy jest odwrotnie może? Czy któryś z tych modeli bardziej wam się podoba od tych z PG? Mam nadzieję, że to porównanie wam się podobało, że mogliście zobaczyć, czy w ogóle kupić te buty, ponieważ one dalej są wszystkie cztery dostępne na stronie Nike i Puma. I jeżeli miałbym ja osobiście wybierać, brałbym te. A jeżeli macie więcej kasy, to drugi brałbym oczywiście ten.
A te dwa myślę, że trzeba by było zrobić po prostu drop, tak jak zaznaczamy na Instagramach, i nawet się nimi nie interesować. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!